jakie są twoje oczekiwania? Co myślisz sobie o miejscach, rzeczach, których jeszcze nie doświadczyłeś i nagle ich doświadczasz? Witam cię w kolejnym odcinku mojego Daily Lepiej, gdzie pokazuję ci, jak możesz czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Pozdrawiam cię ze słonecznego Paryża. Jest tu dość głośno, ponieważ tutaj wiecznie jest duży ruch. Na tej ulicy, gdzie akurat jestem, aktualnie o tej porze, jest stosunkowo mało, ponieważ jest godzina prawie 10:00. Także większość ludzi już w pracy jest, bądź dopiero się do pracy wybierze. Tutaj czas płynie trochę inaczej. Ale w Paryżu jestem już któryś raz, 4. czy 5. Ale pamiętam swoje pierwsze doświadczenia tutaj. Kiedy przyjechałem, patrzę, mówię, jakie to miasto jest brzydkie. Miało być piękne miasto miłości, Paryż, francuskie pieski i tak dalej. Nie, wszystko tu wygląda bardzo podobnie. Ulice są rozłożone bardzo podobnie. Pod całym miastem rozłożone jest metro, które mocno śmierdzi. I jest to dla ludzi, którzy przyjeżdżają, bardzo duży szok. Jest coś takiego, co się nazywa nawet syndrom paryski. Jest to bardzo widoczne u mieszkańców Japonii, którzy marzą całe życie, aby przyjechać do Paryża. I kiedy już tutaj są, nagle okazuje się, że ich marzenie, to co uważali za 7. cud świata, tak naprawdę jest zupełnie inne. Jak to jest u ciebie? Czy masz założenia do rzeczy, których gdzie nie byłeś, do miejsc, gdzie nie byłeś, że gdzie indziej jest lepiej, fajniej, że u sąsiada trawa jest bardziej zielona, ale nie byłeś tam, nie wiesz, nie sprawdziłeś tego. Jak to jest? Co możesz z tym zrobić, żeby sprawdzić te założenia? Ponieważ kiedy ich doświadczysz, kiedy zobaczysz, że jest zupełnie inaczej niż się wydaje, nagle świat się otwiera. Życzę ci wspaniałego dnia i do zobaczenia gdzieś na świecie.